Siemaneczko, siemaneczko. Taka szybka odpowiedź na Patryk. Patryczku. Patryciuniu. Pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz. Ja nie jestem, nie byłem i nie będę nigdy gangsterem. Nie będę też żadnym mafiozą. I nie jeżdżę starą bejcą, tylko jeżdżę E60 3-litrową w automacie i w takim fajnym M-pakieciku w środku. Dlaczego? Bo na taką mnie stać. Tylko na taką mnie stać. Byłoby mnie stać na F10, to bym sobie F10 pierdyknął. Ale na razie jeszcze nie. Dlaczego? Tam masz jeden powód, dlaczego nie. Drugi fotelik jest w bagażniku. Bo byłem teściową na lotniskowiec zawieźć. Musiałem fotelik dać do bagażnika. To nie jest od krowy. Nie ściągnąłem żadnej krowie, broń Boże. Żebyś tam mnie gdzieś później nie podał. Kupisz to w każdej pierwszej, lepszej galerii. Wchodzisz, biżuterii jest, odtąd dotąd, nawet nie trzeba kupować. Od kogo? Od cyganów, kurwa, z przedmieścia. No kupisz sobie, gdzie byś tylko nie chciał. Jeszcze następna sprawa. Pamiętaj jedną rzecz. Ja nikogo nie wyzywam. Ja nikogo nie oczerniam. Ja na nikogo nie cisnę. Wspomniałem o tobie wcześniej w filmikach i na tym się temat zakończył. Dlaczego? Gdyż zrobiłem to słusznie. Ludzie się pytali, co sądzę o tobie. Normalnie napisałem, nigdy nie będę wyglądał tak jak ty. Nie wiem, czy nigdy, ale na pewno nie będę nigdy miał tak wąskiej talii, gdyż nie mam takiej genetyki jak ty. Patrz, znowu plus dla ciebie. Szanuję cię jako osobę ćwiczącą i robiącą coś tam niby naturalnie. Jest okej, już tam się z jakiejś strony pokazałeś, pasuje. Ze mnie robisz gangstera, a to ty chciałeś cały YouTube napierdalać. Także zastanów się, chłopie. I taka chyba najważniejsza rzecz. Polak dla Polaka z kurwysynem. I to jest wszędzie. To jest wszędzie tak. Ja rzuciłem wyzwanie nie chłopowi z YouTube'a, nie jakiemuś tam hejterowi, tylko koledze. I ja nie powiedziałem, że ja go będę napierdalał. Ja jestem ciekaw, co on mi ma do powiedzenia, skoro umiemy tak ładnie tutaj przed wszystkimi malować. Co on to o mnie nie wie? No to skoro wie, no to dobrze, no to na jego plus. Też bym chciał byle co wiedzieć. Ale tak to właśnie wygląda. Trening, siłownia, urodzony do rzucania żelastwem, to są całkiem odrębne cechy, na które teraz się patrzy. Teraz się patrzy na całkiem co innego, kurwa. Hejtujecie ludzi, którzy zrobili już coś, kurwa, dla ludzkości, prowadzą coś tam. Patrz ty, w jakim krótkim czasie się chciałeś wybić, wybiłeś się, nie wybiłeś. Kasujesz ludzi za jakieś diety, rzucasz jakieś filmy, prawdziwe, nieprawdziwe, jakieś przemiany, których dokonałeś. Ty kiedy ty to wszystko dokonałeś? U ciebie te 17 lat pierdolło, jak u mnie, nie wiem. Półtorej roczku mojej córeczki malutkiej, której mam, tej najmniejszej. Także troszeczkę się trzeba nad sobą zastanowić. Nie sztuką jest napierdalać się z innych ludzi. Nie sztuką jest, komuś pomóc. Patrz, mam tak króciutko kanał. Zobacz, ile ludzi mnie ogląda. Ja mam kanał od końca stycznia. Tylu ludzi wysłało mi na Messengerze prośbę, żebym im pomógł w takim i w takim kierunku. Mam o tym pojęcie. Ty nie patrz, co ja robię, bo ja jestem człowiekiem, który lubi żyć. Ja sobie dzisiaj polecę tak, jutro sobie polecę tak. Dietę trzymam taką, jak trzymam. Na dzień dobry powiedziałem, że miałem kontakt z syfem i jak mam ochotę, to go wrzucę. Jak nie chcę, to go nie wrzucę. Gdzie ty zarzekasz się na Bóg wie co, że jesteś czysty. No i po co to robisz? Po co? Dlatego ja powiedziałem, każdy niech patrzy na siebie, każdy niech idzie w kierunku, jakim chce iść. Życzę ci, żebyś w końcu wyglądał jak ten Lazar Angelo. Życzę ci tego. Masz sylwetkę taką, a nie inną. Tylko skończ robić się naturala, bo to jest śmieszne. Ja na twoim miejscu powiedziałbym, to i to wjechało, fajnie poleciało. Teraz widać, że chyba na żadnym trenie nie lecisz, bo troszeczkę ci humor dopisuje, widzisz, choćby nawet takim filmikiem. Ze mnie robisz mafiozy jakiegoś, kurwa, Bóg wie czemu, śmiejesz się ze mnie, ty, mafia jakaś koperkowa. Jak ja bym ci chciał pojazd robić, naprawdę, to bym musiał
każde kurwa R przez E powiedzieć, ale no nie umiem. Nie umiem, bo bym sobie kurwa język połamał. A muszę iść jeszcze nogi zrobić. Ktoś przyjdzie się coś zapytać. Bo stoję przed kurwa gymem moim. Idę nóżki robić, patrz. Na kolanka ładnie. Nie zapominaj o nogach. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Nogi trzymią tą całą naszą pieprzoną sylwetkę. Nogi i dół kręgosłupa. Ogólnie kręgosłup. Kręgosłup i nogi. O tym nie można zapominać. Jestem po tak chujowej wykładzie na motorze, a cisnę je dalej. Gdzie już usłyszałem od lekarza po wyjściu ze szpitala, że mam sobie dać spokój, ale cisnę dalej. Czemu? Bo urodziłem się do tego. Pierdoli mnie to, jak ja wyglądam. A przez tyle lat siłę ćwiczyłem, przez tyle lat napierdalałem ciężarami, rzucałem nimi, połamałem kręg w plecach. Cały czas nimi napierdalam. Pomagam ludziom, ustawiam się z nimi na treningi. Cieszę się, że mam ich na tym kanale, cieszę się, że mnie oglądają. Nawet tych hejterów, tych błaznów tam. Niech piszą. To tylko zwiększa, kurwa, popularność, no tak to wygląda. Mordeczka, ty się trzymaj i pamiętaj wszystko z głową. Jak ja bym miał tyle czasu, co ty, na regenerację, to może też bym już inaczej wyglądał. Ja przez to, że mam trójkę dzieci, żonę, chatę na głowie, pisania od chuja, jeżdżenia do ludzi, mam czas naprawdę 5 godzin na sen dziennie. Wiesz, ile to jest 5 godzin? Dokładnie, to się mija z celem, ale co? Walczę, walczę i jeszcze raz walczę i zawsze będę walczył. Czemu? Bo jestem zadziorny jak skurwysyn. Jak sobie coś postanowię, to choćbym się zesrał, to do tego dojdę. Mordeczka, pozdro i pamiętaj wszystko z głową. Oczerniać możemy każdego, ale pomóc komuś, to już chuj, nikogo nie ma. Zawsze wyskakuje takie fajne. Numer konta, godzinka kosztuje tyle, kurs kosztuje tyle, dieta kosztuje tyle. Przestańcie, kurwa. Przestańcie robić z siebie geniuszy, kurwa. Na razie, mordeczka i hej.